Szanowni Państwo, jak Pan Burmistrz na początku wspomniał, tradycją naszych spotkań jest corocznie promocja rocznika tomaszowskiego. Powiem nieskromnie, mam tą satysfakcję i przyjemność, że już po raz dziewiąty przy moim małym udziale ten rocznik powstał, ale o sprawy, o wartości naukowe, o jego poziom naukowy dba redaktor naczelny, pan profesor Marek Sioła, którego bardzo proszę o zabranie głosu. Ja mam zaszczyt, bo ja sobie poczytuję to za zaszczyt być redaktorem naczelnym od 7 numerów tego oto periodyku i nie zawaham się tego powiedzieć, naukowego. Bo ten periodyk, myślę, że pan przewodniczący tak na ostatnim zjeździe regionalnym pokazywał, mam nadzieję rocznik tomaszowski, jest, proszę Państwa, czymś, jest ewenementem tak naprawdę na skalę krajową, a pewnie i europejską. Bo historia nie jest czymś, co dzisiejszą Europę ani na wschód, ani na zachód, uwierzcie mi Państwo, czy na południe, czy na północ interesuje tak naprawdę. Raczej jest to dyscyplina niszowa, szczerze powiedziawszy, i co nie znaczy, że tożsamość miast, wsi nie jest budowana na przyszłości. Jest, tylko że jakby nie jest to wiodące. My to, proszę Państwa, wszystko robimy. I tutaj chciałem właśnie powiedzieć, że pan Janusz Brodowski powiedział nieprawdę, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Jego wkład wcale nie jest mały. Jego wkład jest ogromny. Proszę Państwa, czym innym jest, bo to jest tak jak w życiu, każdy ma swoją rolę. Ktoś jest burmistrzem, ktoś jest sekretarzem, ktoś jest nauczycielem w szkole, tak? Ktoś ma swoją rolę, ktoś jest przewodniczącym Rady Miasta. I ktoś jest dyrektorem naczelnym. Ale ktoś jest odpowiedzialny za to, żeby to wszystko trafiło w odpowiednim momencie na moją skrzynkę mailową. I tym właśnie tą osobą jest Janusz Brodowski. Bez niego, proszę Państwa, by tego nie było. Tyle, ja czytam te teksty, poprawiam, przeczytałem wcześniej, teraz tylko przypominałem sobie. Proszę Państwa, te teksty czytam, czasami się z autorami nie zgadzam, czasami się nie zgadzają recenzenci z autorami, czasami kończy się to tym, że autor jest obrażony. Mieliśmy w tym roku taki artykuł, którego autor się obraził na recenzenta, że... A więc, ale to, proszę Państwa, wszystko mieści się. To nie była złośliwa recenzja. Żeby było jasne, tutaj staram się dobierać takich recenzentów, którzy po pierwsze znają się na problematyce, po drugie coś w tej kwestii już napisali, po trzecie, którzy no, nie robią tego na zasadzie, przepraszam, chałtury, tylko na zasadzie takiej, że to jest ich praca, i to jak po prostu jak element swojej pracy naukowej, czy są to po prostu ludzie z różnych uczelni. Z jakich macie Państwo tutaj w tej metryczce nazwiska recenzentów? Nie ukrywam, że oczywiście najbliżej mi do kolegów, bo tak to trzeba powiedzieć, z UMCS-u, z Instytutu Historii UMCS, który reprezentuje, ale to nie znaczy, że tutaj nie ma pracowników innych uczelni, w tym naprawdę całkiem dobrych uczelni. Proszę Państwa, rocznik. Rocznik ma znowu 400 stron. Symboliczne 400, prawda? O czym pan burmistrz mówił, ten jubileusz, mam nadzieję, że się uda. Znaczy, ja nie wątpię, że on się nie uda, tylko jakby nie do końca zgadza mi się przekaz, który słyszę w telewizji z tym, co ostatnio pokazują a propos COVID-u. To jest pewien kłopot. 3000 to już jest całkiem sporo, a dzisiaj nawet nie wiem ile. 4. Proszę Państwa, no to już jest geometria, bo wczoraj było 3, dzisiaj jest ten dość geometryczny wykres, jeśli tak będzie dalej szło. Mam się przygotować na 50. No to już będzie naprawdę, to nas zamknął w domu, tak jak nas zamknęli w marcu. Tylko inaczej. Dobrze, proszę Państwa, ale to jakby, my mam nadzieję, dołożymy swoją cygielkę, bo będzie konferencja poświęcona właśnie Tomaszowi Zamoyskiemu. I to już jest na bardzo zaawansowanym etapie. Teksty będą w roczniku tomaszowskim numer 10. Mam nadzieję, że który również będzie miał 400 stron na 400
lecie, albo trochę może więcej niż 400 stron. Proszę Państwa, w tym roku udało nam się zebrać ponad chyba 12 czy 13 tekstów, ale tylko 9 opublikowaliśmy. No bo jednak staramy się utrzymać pewien poziom naukowy. Mówimy oczywiście o artykułach, które podlegają recenzji i zawsze autorzy chcą, mogą je poprawić. Mamy, proszę Państwa, 5 tekstów z działu miscelanea, mamy sylwetki. I tutaj chciałbym znowu o tym patriotyzmie, proszę Państwa, bo ja jestem też wychowankiem szkoły na Górce i wcale się tego nie wstydzę, ale dla mnie takim patriotą był człowiek, który ma tę swoją sylwetkę, czyli profesor, ten profesor, teraz bym powiedział trochę inaczej, ale zostanie przy tej formule, profesor Adolf Czeredelecki. Proszę Państwa, ja wiem, co to jest patriotyzm, ja wiem, że wszyscy jesteśmy patriotami, ale powiedzieć za komuny, prawda, druga połowa lat 80., co się o niej myśli publicznie w liceum, w moim liceum, poza nim mało kto to był w stanie powiedzieć. A on powiedział, to jest patriotyzm. To widać w tej sylwetce. To nie ja pisałem, tylko pisał autor, który był 3 lata wcześniej, nie, 5 lat wcześniej przyszedł do szkoły, czyli mniej więcej moje pokolenie. To jest właśnie patriotyzm, jakby pokazywanie młodym ludziom, nie na siłę, nie przy pomocy tylko takich wysublimowanych środków, takich niuansów. Jeśli mamy do czynienia z inteligentną młodzieżą, to oni to złapią i to będą wiedzieli. Jeśli nie wtedy, to zrobią to troszkę później, chwilę później, tak? Bo nie wszystko, nie da się wszystkiego między 15 a 19 rokiem życia, bo wtedy było tak w liceum i teraz na szczęście wróciło, liceum na szczęście, bo to gimnazjum mam zupełnie odmienne zdanie. Wtedy się wszystkiego nie łapie, ale po jakimś czasie człowiek zaczyna rozumieć pewne przekazy podprogowe i rozumie, co do niego kiedyś ten profesor od języka polskiego mówił, nawet nie od historii. Pan mówi, że historycy mają swoją rolę, mają. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Czasami czego brakuje, wydaje mi się? Odwagi, czasami chęci, czasami takie proste, a po co? I tak nikt tego nie słucha. To nieprawda, proszę Państwa. To jest nieprawda, to jest taki, okej, nie powiem tego, minimalizm, niech tak będzie, prawda? Jest dobrze, super, prawda? Jest przekonanie, że jednostka nic nie może. O, to nie jest dobry system, w którym jednostka nic nie może. Jednostka może bardzo dużo, pod warunkiem, że chce coś móc. On był jeden w tej szkole. Ale ci, którzy przyszli, ja nie żałuję, ja byłem początkowo w innej klasie, a potem byłem w E-klasie, w której profesor miał język polski od pierwszej do czwartej klasy. I nie żałuję tego. Wspominam go naprawdę z wielką, wielką estymą, co nie znaczy, że innych nauczycieli inaczej, bo tak, nie to rozumiem. Proszę Państwa, mamy też historię rodzinną i to jest świetna rzecz, bo ta młoda osoba, pani Gabriela Ozimek, to jest chyba uczennica, jednej ze szkół, już nie pamiętam, czy szkoły średniej, czy szkoły, czy jeszcze gimnazjum, której chciało się właśnie napisać taki tekst, przygotować taki tekst, ona została, pozostało potem przez kogoś jakby dopilnowane i ten tekst się tutaj ukazał. Świetna sprawa. Dlaczego? Bo proszę Państwa, bardzo wiele z nas tutaj na tej sali, ale nie tylko, ma w domu archiwa rodzinne. Znaczy, ja to oczywiście mówimy o pewnej skali. Jakieś zdjęcia, jakieś dokumenty. Czasami nie wiemy, co zrobić. Ktoś wyrzuci, spali w starocie. Po co to? To zostanie na zawsze. Nawet jak te zdjęcia potem zostaną spalone. Gdzieś ktoś je wyrzuci na śmietnik. Sam wyjmowałem do śmietnika książki z dwudziestolecia międzywojennego. To wiem, w Lublinie, na ulicy Chopina. Można? Niestety tak się czasami zdarza. Proszę Państwa, to zostanie na zawsze tutaj. Gdybyśmy pewnych rzeczy nie publikowali przed wojną, nigdy byśmy ich dzisiaj nie mieli, bo się te archiwa spaliły, ale mamy, no wiemy przynajmniej, co w tych archiwach było. Słynne archiwa, raport z Wilu, które wróciło rok przed wojną, potem spłonęło, ale przynajmniej wiemy, co w nim było. Czyli wiemy, ile straciliśmy. To jest nasze dziedzictwo. I my, proszę Państwa,
robimy to, no, wspomnienia oczywiście, recenzje, które pokazują jedną rzecz. One pokazują, proszę Państwa, ile tak naprawdę rzeczy ukazuje się na temat Tomaszowa i okolic Tomaszowa. I chwała za to właśnie tym osobom, że chciało im się tą książkę przeczytać. Chciało im się napisać te 3, 4, 5 stron, bo to zostanie na zawsze. Ta książka pewnie nie zginie. Będzie gdzieś w bibliotece sobie stała na półce, ale może dzięki temu rocznikowi ktoś do niej zajrzy. Zobaczy. Powie, myśli sobie, kurde, prawda? Fajna książka. Pójdę wypożyczę, przeczytam. Stanę się czytelnikiem tejże biblioteki. Muszę jej kupić, bo akurat może kosztuje 30, 40 czy 50 zł. Nie każdego stać. Ale skorzystam. I proszę Państwa, na koniec rzecz, którą robi Pan Janusz. Kronikę. Ktoś powie, co to za wysiłek zrobić kronikę? No, powiem szczerze, proszę Państwa, to jest kopalnia informacji. Gdyby taki rocznik Tomaszewski ukazywał się od roku 18, już nie mówię, że wcześniej. Chociaż w zasadzie no, mógłby w 17, bo w 16, czy Pan Dyrektor mówił, jak po akcie 5 listopada, jak Austriacy już pozwolili trochę. Zaczęły powstawać liceum. W Zamościu powstało liceum Jana Zamoyskiego właśnie w 16 roku. Zaraz po akcie 5 listopada. Gdybyśmy taki rocznik mieli od 18 roku, byśmy mieli kronikę tak, w tym robioną rok w rok, nawet tej komuny już, niech będzie. Byśmy wiedzieli dużo więcej niż wiemy dzisiaj. A pisanie, proszę Państwa, na skądinąd wiem, na temat właśnie monografii miasta, jak trudno było napisać i dwudziestolecie międzywojenne, i okres II wojny światowej, i okres PRL-u. Wszyscy myślą tak, przecież ja tam żyłem. Tam się nic kompletnie nie działo, albo prawie nic. Szarość, szarość, szarość i jeszcze raz szarość. Okazuje się, że nie. Mało tego, proszę Państwa, to zdjęcie, które Państwo widzicie na okładce, ono jest oczywiście czarno-białe. No, nikt na początku lat 20., bo to mniej więcej chyba jest ten okres, nie miał kolorowej kliszy, bo takie po prostu nie istniało. Ale dzięki wysiłkowi między innymi pana Janusza i już chyba biblioteki, prawda? Bo tutaj biblioteka miejska robiła. To akurat zdjęcie kolorowo nasz wyraz, tak pan Mularczyk. Właśnie, czyli pan Mularczyk. Dzięki właśnie wysiłkowi takich ludzi, jak wcześniej pamiętam, że tam... Tak. Dzisiejszy poseł Zieliński jeszcze był dyrektorem. Proszę Państwa, to nie jest fałszowanie historii. Bo ktoś powie, to jest fałsz historyczny, prawda? Takich ludzi nie ma. Okej, ktoś się przyczepi, te cegły nie były takie, może były inne, może ten kolor powinien być bardziej czerwony. Nie wiem, to nie jest to takie może najważniejsze. Ale do tego młodego człowieka, który na przykład to zobaczy, i on pomyśli sobie, kurczę, główna ulica w Tomaszowie Lubelskim, to jest główna ulica. Dzisiaj ulica Lwowska, tak? Jakiś płot drewniany, jakieś chaty drewniane, ale już kładą drogę z klinkieru, bo to jest klinkier. Już kładą drogę, tak? To do niego trafi. Jak ci ludzie wyglądali, jak byli ubrani. To jedno zdjęcie naprawdę całkiem sporo mówi o tym mieście i pokazuje jedną rzecz. Ten rozwój cywilizacyjny, o którym pan burmistrz zaczął na początku mówić, on jest czymś absolutnie trwałym, on trwa zawsze. Chyba, że miasto się spali, no to wtedy trudno mówić o rozwoju, wtedy jest regres. Ale generalnie póki co, no, chyba nam pożar nie grozi za duży Tomaszowa, bo inne czasy, inne domy, inne budownictwo, prawda, inaczej mieszkamy. Ale w przeszłości różnie by. Tak, właśnie. Czyli te okresy właśnie po pożarach szczególnie, prawda, ale też czasami miasta jakby były nieco marginalizowane, bo się mieszkańcy wyprowadzali, bo się słabo żyło, bo było morowe powietrze, bo władza zapomniała, władze zapomniały, że jest rozwój cywilizacyjny. To, co pan burmistrz mówił o pływalni. Super sprawa. Dzisiaj w zasadzie miasto powiatowe bez krytej pływalni przestaje być funkcjonalnym miastem. Każdy chce, prawda? Chcemy sobie jakoś podpływać. Za chwilę będzie coś kolejnego. Coś, czego jeszcze temu miastu będzie nam dane prezentować. 10. jubileuszowy numer na 400-lecie miasta Tomaszów Lubelski. Bardzo dziękuję.
podziękowanie dla pana Wojciecha Żukowskiego, burmistrza miasta Tomasza Kubeckiego. Ależ nie jestem godzien. Też będę miał. Podziękowanie dla pana Henryka Karwana. Nie ma pana starosty. Prosimy pani. Podziękowanie dla pana Jarosława Korzenia. Prezesa Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszewskiego. O, to takie pan. Mamy jeszcze podziękowanie dla pana Andrzeja Adamka i dla gminy Bełżec. Niestety to nie dojechało. Z powodów. Jeszcze mamy podziękowanie dla pana Andrzeja Kuzickiego, przedsiębiorstwo prywatne Kłan. Dużo dobra. Dziękuję.